Z opisów i wspomnień naocznych świadków, przyjaciół Andrzejego, możemy dowiedzieć się, jak powstawały pierwsze domy w Brzegach, jak wyglądało zaplecze budowy, jakie plany wobec osady posiadał artysta, w jaki sposób naśladowali go sąsiedzi i letnicy z Warszawy, czyli krótko mówiąc, w jaki sposób powstawał styl nadświszęcki. Antoni Pietkiewicz w tygodniku ilustrowanym w 1893 roku opisał swoje wrażenia z pierwszej wizyty w Brzegach. Mowa o roku 1880. Zajrzałem tam do niego, gdy dopiero klecił pierwszy swój domek, a klecił nie w przenośnym, lecz w najściślejszym rozumieniu tego wyrazu. Bo choć miał las, nie miał z tego lasu budulcu. Ledwie mógł z niego czerpać krokwie i łaty. Trochę więc materiału budowlanego ściągnął ze Stasinowa, trochę dokupił, aby mu wystarczyło na słupy i na belki, na futryny do drzwi i okien. A mając wiązanie domu z zewnątrz i wewnątrz, obijał go łatami. Próżnię zaś między nimi wypełniał gliną, pomieszaną z wiórami posiekanymi drobno gałęźmi. Był to jego pomysł nowy rodzaj muru pruskiego, który, gdy wysechł, znowu z zewnątrz i wewnątrz pokrywało szanowanie tarciczne. Za drugiej bytności Pietkiewicza w Brzegach powstała informacja. Zastałem już pierwszy domek skończony, gustownie wewnątrz urządzony, a gospodarza zajętego przed nim rysowaniem węglem na wielkich deskach ornamentów, które miały być wypiłowane i służyć za ozdobę grzebienia dachu oraz ganku. Była już przy tym i stajenka, i osobna chałupa dla czeladzi, a w głowie Andrzejego nowy projekt ujęcia w karby i uregulowania swawolnej rzeki, która niby prawdziwy świder świdrowała mu i podrywała brzeg. I co rok domków tych przybywało. Aż nareszcie liczba ich doszła do 14, ku czemu znakomicie się przyczyniła wystawa przemysłowo-rolnicza na Placu Ujazdowskim w 1885 roku, po której Andrioli zakupił kilka pawilonów od wystawców. Rozebrał je, spławił po Wiśle na galarach w pobliżu swoich brzegów do wioski Świdrów, skąd na podwodach dostały się na miejsce przeznaczenia, aby się odrodzić w postaci bardzo zgrabnych domków przeznaczonych na latowisko dla Warszawy. Zbyteczna rzecz dodawać, że wzniesienie tylu budowli i zasadzenie tylu drzew potrzebowało wielu najemników, a to wprowadziło Andrzejego w styczność z włościanami z pobliskich Świdrów. Zrazu miewał z nimi dość ostre starcia, nie podobała się niektórym jego energia i stanowczość. Hardo się więc stawiali lub chcieli lekceważyć Ciaracha, który chodził w kubraku albo w bluzie, w długich, najczęściej zakurzonych i zawłoconych butach, nieraz bez krawata na szyi, a zwykle z gołą głową i wcale nie wyglądał po pańsku. Ale wola jego żelazna, śmiałość szalona, z jaką sam jeden wobec zgrai karcił zuchwałych, wprowadziły ich w rygor należyty. A potem przeświadczenie, że ten człowiek zna się na wszystkim i wszystko umie, że w potrzebie i poradzi im i dopomoże, i nauczy ich wielu rzeczy pożytecznych i w chorobie poda ratunek, powoli nawiązało pomiędzy sąsiadami jak najlepsze stosunki. Z czasem zaś te stosunki zmieniły się w przyjacielską zażyłość, kiedy włościanie zrozumieli, ile dobrego byli winni Andriolemu. Dzięki jemu to bowiem licha ta wioska nadwiślańska doszła rychło do dobrobytu, gdy się otwarło dla niej znaczne źródło zarobku, bądź w wynajmowaniu furmanek dla letników, bądź w sprzedaży różnych produktów, bądź wreszcie w udostępnieniu im na mieszkanie chat swoje, które powoli zaczęły się w tym celu znacznie ku lepszemu przekształcać. Toteż nigdy Andrioli z ich strony nie doznał żadnej szkody ani kradzieży. Nie tylko wtedy, kiedy zimą najczęściej przesiadywał w Warszawie, ale i wtedy nawet, gdy czas dłuższy mieszkał w Paryżu. Tak wspominał Pietkiewicz. Chcę Państwu przedstawić plan brzegów Andriolego, wyrysowany przez samego Andriolego w 1882 roku. Szkic ten osady Brzegi został załączony do listu, który Andrioli pisał do Władysława Bełzy, a z relacji dowiadujemy się następujących rzeczy.
Fragment dotyczący brzegów. Szanowny i kochany panie, teraz mi lżej na sercu, sprzedałem Stasinów i mogę ześrodkować swoją pracę w brzegach. Przed miesiącem jeszcze taki był stan interesów. Primo, przy kolei Terespolskiej miałem willę Stasinów złożoną z domu murowanego, domu drewnianego i ogrodu owocowego. Z 1500 drzew owocowych z gaikiem, czterymi małymi sadzawkami, klombami, etc. Sekundę. Folwark Brzegi przy kolei nadwiślańskiej, odległy od Stasinowa mil 4, z 12 włók, których 6 lasu, rzeka Świder przecina brzegi na pół i o 3/4 wiorsty wpada do Wisły. Wszystko to pięknie, ale ziemia zła. Mowa oczywiście o brzegu. Zabudowania pod psem, a domu mieszkalnego nie było. Należało wszystko stworzyć, zorganizować, doglądać tak, by począwszy w maju roku zeszłego, to jest 1881, móc na jesieni po powrocie z Lwowa zamieszkać, co wykonałem, ale z jakim wysiłkiem. Pomijam odpowiednie kapitały, ale rzemieślnicy, ale ręce robocze, ale sprowadzenie materiałów. Nie masz i nie możesz mieć pojęcia, panie Władysławie, o podobnej pracy. Kiedyś ci opowiem, a teraz nadmienię, iż pomimo trudności na pustce przed rokiem, gdzie wilki były, stoi śliczny, wygodny domek, w którym obecnie piszę. Obok, o 100 kroków, również nad rzeką, drugi domek, już na ukończeniu. Oba przeznaczone na sprzedaż z kawałkami gruntu. Proszę zwrócić uwagę na ostatnie zdanie. Oba przeznaczone na sprzedaż z kawałkami gruntu. Ma to wpływ na późniejsze decyzje Andrzejego na zasiedlenie brzegów przez osoby, które przyjeżdżały i kupowały domki z gruntem nad Świnoujściem.